Venidos a la cripta. Dame tu cosita. Uh, uh. Dame tu cosita. Uh. Ay, dame tu cosita. I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy jeszcze 3 lutego, ale większość z was będzie oglądać to 4 lutego 2019 roku, czyli w poniedziałek. Reszta wiadomości z niedzieli, która tutaj do nas nadeszła. Zaraz zobaczymy. Jeżeli z was, ktokolwiek się zdziwił, intro, no to tak właśnie Bitcoin Phoenix zaczyna dzień od takiego tańca poniedziałkowego właśnie, bo cieszy się, że nastał nowy tydzień. I jeżeli myślicie, że ten film nie jest związany z krypto. O nie, nie, nie. Wróćcie do tego filmu i spójrzcie na trzecie słowo, jakie wypowiada ten zielony ufoludek. Krypta tam jest dokładnie. Także macie mieć podobne podejście, jeżeli chodzi o życie. Każdy poniedziałek i inny dzień tygodnia. Od takiego tańca. Ok, tylko dlatego, żeby tutaj nie przedłużać. Podsumowanie tygodnia zrobimy w poniedziałek. Pojawiliśmy się u Majka na live'ie razem z portfelem Kowalskiego, także yy, hmm, jutro podsumowanie tygodnia tutaj będzie i spróbuję to wróżenie z Fuzów, którzy już to tak prosicie o nie zobaczyć. Jak najszybciej też tutaj stworzyć. Nie chcę się po prostu powtarzać w tych audycjach, dlatego jak tylko wyjdzie coś nowego, postaram się może jutro już. Yy, to powiedzieć tutaj o rynku na wróżeniu swusów. Za dużo się nie zmieniło, tak czy tak, od ostatniego wróżenia słusów, ale jest pewne, parę informacji, o których możemy opowiedzieć ewentualnie. Okej, okay, przejdźmy do wiadomości. W razie W odpaliłem tutaj jeszcze koń paprykę, żeby zobaczyć, czy czasami Bitcoin nie spadł do 1000 czy do 10 000 dolarów, w górę poszedł. Nie, nadal tutaj mam tą samą cenę 3445 dolarów za Bitcoina. OK. Wiadomości. Point Telegraph informuje nas o tym, że SWIFT e, oznajmia tutaj, że prawdopodobnie wezmą udział w próbów Concept e, projekcie, który będzie tutaj możliwy. Ewentualnie połączenie R3, czyli kordy, który używa XRP. Nieoficjalnie oczywiście tutaj się nie mówi w tych wiadomościach SWIFTA o tym, żeby nie drażnić lwa. Ale widzimy, że do tego to prowadzi, także bardzo ważna wiadomość. No i Swift to jest 46-letnia firma, która tak naprawdę ma siedzibę w Belgii. Operacje wykonuje na 11 tysiącach banków i w ponad 200 krajach i około dziennie, wow, ta suma naprawdę powala to jest 5 bilionów dolarów. Dziennie transakcji na całym świecie jest wykonywanych przez Swift. Dalej w tym artykule możemy przeczytać Ripple VS Swift, czyli kto jest tutaj bardziej albo mniej scentralizowany, a więc mniej scentralizowany na ten czas jest Ripple i X Rapid w tym momencie, bo porównując właśnie tutaj Swifta do X Rapid na przykład i X Rapid w tym momencie obcina koszty transakcji od 40 do 70% i wykonuje je w niecałe dwie minuty. To wszystko było w ostatnich testach w maju 2018 roku. Gullinghouse tutaj w odpowiedzi do Swifta CEO mówił o tym, że zdecentralizowane systemy wygrają w czasie. W tym momencie wydaje mu się, że Swift. Takową decentralizowaną siecią nie jest. Jest po prostu jednostronną siecią wiadomości, ale nie jest nośnikiem płynności. Także widzimy, że tutaj to Swift brakuje. Przeczytajcie sobie ten artykuł, bo dużo on właśnie wprowadza do tego, co tutaj może się wydarzyć w przyszłości, jeżeli chodzi o Swift i R3, czyli Korda. Ulala. KonTelegraf tym razem. Mówi o tym, że CoinLab zwiększa ilość, jakie miałoby otrzymać poszkodowanie klienci, z 75 milionów do 16 miliardów dolarów. MTGOX. Czyli ci klienci, którzy stracili swoje pieniądze w MTGOX, zamiast 75 milionów odszkodowania, mielibyśmy około 16 miliardów. Dolarów. CoinLab weźmie pod siebie amerykańskich klientów. No to ciekawie tutaj się zapowiada. Cointelegraph z kolei mówi tutaj o tym, że Bitcoin Futures wygasły w ubiegłym tygodniu. I zastanawiam się tutaj, czy 10-miliardowy spadek krypto jest tutaj wynikiem właśnie tego. Zdarzenia. Jak tylko znajdę czas, Bitcoin Phoenix, może w końcu w przyszłym tygodniu. Przypominajcie mi w komentarzach. Chcę usłyszeć o Bitcoin Futures, jak one wpływają na cenę złota i jak one wpływają na cenę Bitcoina. Mam tą audycję w głowie, ale po prostu wiecie, jak tutaj z czasem u mnie było. Postaram się ją jak najszybciej dla Was, ją tutaj przedstawić. I wtedy będziemy mieć odpowiedź na to pytanie. Koń Telegraf, który tutaj Wam stawia, czy Bitcoin Futures. Reaguje, albo czy market reaguje na Bitcoin Futures. Dalej w tym artykule zastanawiam się, czy Bitcoin jest na drodze do 2000 dolarów. No i niektórzy tutaj twierdzą, że to będzie najdłuższa korekcja w dziesięcioletniej historii Bitcoina. Billy Wu, Bitcoin Maksymalista, twierdzi tutaj o tym, że prawdopodobnie będzie to w kwartale drugim tego roku, gdzie osiągniemy najniższą cenę Bitcoina. Jeden tutaj z analityków, skąd telegraf, też twierdzi, że Bitcoin powinien spaść do 2000 dolarów, co by oznaczało 90% spadek. W tym momencie jest około 85%. Ale kolejny tutaj twierdzi na przykład, że jak dojdziemy do 2000 dolarów, to nadal kupujący będą czekać. I niektórzy tutaj twierdzą, jak David Bell, że floor, czyli ziemia czy podłoga, Bitcoina będzie w granicach 1500 a 2000 dolarów. Ciekawe, czy tam blisko tej podłogi nie ma jeszcze piwnicy, gdzie by miało oznaczać kolejne spadki. Dajcie znać, co wymyślicie. Jaka najniższa cena Bitcoina nas czeka? A może już jesteśmy właśnie w tej cenie? Tym razem Wielka Brytania, jedna z firm publicznych transportów, będzie partnerowała ze startupem w blockchain do Loyality program, czyli do takich lojalnościowych programów, gdzie się otrzyma ewentualnie nagrody za używanie tego systemu. W tym momencie mówimy o Go Ahead Group PLC, który będzie tutaj kolaborował, czy będzie tu partnerem Dowu, żeby wprowadzić stokanizowany system nagród do klientów pociągów, czy nawet autobusów. Także widzimy, że no. Jest tutaj pewne zapotrzebowanie na taki system. CryptoGlobe informuje nas o tym, że bitcoin mining difficulty, czyli widzimy, że trudność wydobycia znowuż tutaj się zmniejsza, co by oznaczało, że kolejne kopalnie są zamykane, jeżeli chodzi o bitcoina. W 2018 roku 6 z 26 adjustments, czyli wiemy, że co dwa tygodnie zmienia się. Difficulty, czy to jest w górę, czy to jest w dół, i właśnie z tych 26 zmian, które mieliśmy w 2018 roku, 6 było w dół, dlatego mówimy o bearmarkecie. I teraz, pierwszy raz w 2019 roku, też mamy korekcję, właśnie tej trudności wydobycia. Blogt informuje nas o takiej wtyczce do Firefoxa i Chroma, dzięki której będziemy mogli przechowywać. Cardano, czyli wyszedł nowy portfel o nazwie Joroi Lite. Do tej pory miało 6000 ściągnięć z internetu, także możecie sobie tutaj ewentualnie sprawdzić. Nawet ten portfel występuje na iOSie i Androidzie. Zostawię tutaj linka do tego artykułu, będziecie mogli sobie tutaj przestudiować i widzimy, że nawet mam tutaj piąteczkę za review, czyli recenzję z Google Play Store nawet ten portfel jest zintegrowany z Trezorem na Firefoxie. Jeżeli chodzi o rok 2019, Joroi tutaj planuje też z Ledgerem kolaborację, żeby też był dostępny właśnie na tym portfelu. Na Redditie czytamy posta. Co byś zrobił, gdybyś mógł do siebie przemówić, jak miałeś 18 lat? Kup Bitcoina. To bym na pewno powiedział. Coindu tym razem daje nam informacje o najważniejszych, albo najlepszych krypto które nie mogą być kopane, a więc mamy Ripple, mamy Stellar, mamy Cardano, mamy EOS, NEO, IoT. Także widzicie te najlepsze krypto zdaniem Coindu, które nie można kopać. A jeżeli ktoś z Was chce znać prehistorię Bitcoina, powstania Bitcoina. Mamy tutaj wielką mapę o kryptografii, kiedy ona zaczynała tutaj się wdrażać na TCP IP. I kto tutaj pierwszy raz powiedział o tym wcześniej, gdzie mamy różne lata, nawet mamy rok 1983, w którym się urodził Feniks. <grym> I widzicie, co tutaj wygląda, jak tutaj wygląda, czyli. Prehistoria Bitcoina zostawię linka do tego zdjęcia, będziecie mogli sobie ściągnąć, powiesić na ścianie i zaznaczyć, że w tym momencie w 2009 roku był odpalony Bitcoin. CryptoGlobe informuje o tym, że Hamas próbował tutaj dostać e, datki poprzez Coinbase. Wiemy, że Hamas poprzez Amerykę jest i Europę używa, u, u, uważany za e, terrorystyczną grupę. Było tam wysłane około 2500 dolarów w Bitcoinie, i no oczywiście od tego czasu Coinbase zablokował to konto, bo po prostu ich przepisy mówią o tym, że nie finansują tutaj terroryzmu i innych takiego typu organizacji. Na Redditie możemy tutaj sobie kuknąć na takie zdjęcie, gdzie dowiadujemy się, jak może sobie Kryptopia poradzić. Z atakiem następnym razem. Także widzimy, że w razie W, w razie wypadku czy ataku, wystarczy zbić szybkę i wyciągnąć wszystkie kable z serwera. Jeżeli ktoś chce patrzeć naprawdę na takie bullish news, czyli wiadomości, które prawdopodobnie zmienią coś w cenie danej waluty, to nie patrzmy na Chinese Re year, czyli na koniec. Roku chińskiego, nie patrzmy na koniec roku finansowego w Ameryce, nie patrzmy też na początek wakacji ludzi, czy koniec wakacji, czy początek zimy. Na takie daty nie patrzymy. Patrzmy bardziej na halving, czy na przykład redukcję bloków. I właśnie o tym mówi tutaj ta wiadomość na Redditie. Także LTC ma halving w sierpniu tego roku. Ethereum redukuje blok o 33% w lutym tego roku. BTC ma halving za troszeczkę więcej niż rok. Dlatego block reward reductions, czyli redukcje bloków czy też halvingi mają tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o krypto z przeszłości, jeżeli sobie spojrzymy na takie właśnie dane i teraz tutaj mówią o tym, że najlepiej już akumulować. Krypto, zanim będzie za późno. I widzimy, że kolejne sklepy powstają jak grzybki po deszczu można mówić, tym razem w Chorwacji, w Splicie. Za chwilę mamy tutaj w Wienie, Bitcoin Store. I kolejne mamy tutaj chyba to jest we Włoszech, ktoś tutaj mi wysłał wcześniej. Dajcie znać, czy takie sklepy też powstają w Polsce. To są. Sklepy Bitcoin Store, które za pomocą pewnie ludzi, którzy nie mają styczności z Bitcoinem, tutaj te sklepy mogą dla Was wykupić. Ewentualnie, pewnie można kupić tam Ledger Nano S czy inne krypto. Dajcie znać, może to jest przyszłość takich sklepów nawet w Polsce. Z drugiej jednak strony, adopcja, jak się patrzy. Ciekawie mnie je, jedna rzecz, jakie prowizje biorą te sklepy. Daily Hodl mówi nam o tym, że prawdopodobnie krypto. Digital Assets w stanie Wyoming w Ameryce będą tutaj traktowane na takim samym poziomie jak pieniądze. A dokładnie chodzi tutaj o Bitcoina, Ethereum, XRP i EOS, dzięki którym będzie można kupować różne rzeczy w sklepach i sprzedawać. Na razie przeszło to jako w Senacie w Wyoming, oczywiście będzie tutaj poruszane dalej, ale widzimy, że z miażdżącą przewagą 28 do 1. A wiemy, że jeżeli jeden stan coś wprowadza w Ameryce, to prawdopodobnie drugi stan pójdzie i reszta jego przykładem. CZ z Binance tym razem wypowiada się na temat Amazona, że prędzej czy później na pewno wypuszczą swoją krypto. Dalej się tutaj wypowiada, że się dziwi, że firmy, które działają na przykład w internecie, nawet lub nie, nie akceptują płatności w krypto, gdzie są o wiele szybsze, tańsze. I integracja jest bardzo łatwa w tym momencie. Mniej papierów i, mo i można dotrzeć do większości ludzi, nawet więcej ludzi niż w tradycyjnym systemie płatności. Widzimy, że założyciel Krakena też tutaj się wypowiada na temat kwadryki. W tym momencie mówię o tym, że mają tysiące portfeli należącego do Quadrika CoinEx i właśnie sprawdzają te konta wszystkie i czy czasami tam nie ma jakichś krypto na ich kontach. I widzimy, że tam nawet ludzie się wypowiadają, że koleś tutaj ma 10 tysięcy dolarów straconych na tej giełdzie. I co jest dziwne, że dwa tygodnie przed śmiercią ten człowiek finalizuje swój testament, i jasne, że idzie z 200 milionami krypto. I tutaj odpowiada na to też ten CEO, no, że to jest wszystko dziwne. Troszeczkę jak Gox z z dwiema giełdami, które tutaj zniknęły, więc będą tutaj obserwować, co tutaj się dzieje. Wszystko to troszeczkę szaro wygląda. I już ostatnia wiadomość w tym wydaniu. Dzień dobry, krypto! Uważajcie na giełdę CoinPulse, która się zamyka, i tutaj mówią, że ostateczne depozyty już są zamknięte czyli do 1 lutego a wypłaty otwarte są tylko do 7 lutego także macie nieco ponad 4 dni albo 4 dni także lepiej tutaj dmuchać na zimne. Jeżeli macie Coin Pulse Exchange wiecie że wypłacacie bo ta giełda się zamyka. To już by było tyle na dzisiaj. Pamiętajcie że zaczynamy każdy dzień tym tańcem z rana. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.